I serdecznie. To jest przed drugim lotem konkursowym. Dzisiaj gołąbki będą koszowane na jutrzejszy lot. Dzisiaj będą koszowane wieczorem albo jutro rano. To wszystko zobaczymy od temperatury. No. Tak tam sobie trenują. Część tu jest na dachu. One dość mocno są w tym roku przepłoszone przez jastrzębia. No nie daje im tu spokojnych treningów. Praktycznie codziennie atakuje je. To nawet na naszego biednego koguta już tu się rzucił raz. Muszę na oblocie stać zawsze, no mówię, z flagą. Stoję z flagą i w razie czego z gwizdkiem i tu gwizdam, krzyczę i wtedy odchodzi. No. Ale takie to jest. Każdy chce jeść, no on tak samo. Czyli no mówię, jutro koszujemy drugi lot konkursowy, to będzie lot taki sylwestrowy. Gdzieś odległość 30 km zrobimy. I niech się jeszcze troszeczkę, mówię, rozlatają. I poznają tę zimową scenerię, powiedzmy. I myślę, że... gołąb, który na przykład tam były, trzy gołębie brakowały z pierwszego lotu. Na pewno belk doszedł, dzisiaj się zobaczy, czy jutro na tym koszowaniu, jakich tam gołębi będzie brakowało. Może coś w tygodniu jaszczą zabrał, ciężko mi powiedzieć. Nie robię takich, mówię, w tej chwili typowych statystyk, bo i wchodzą one drzwiami. Mówię, jak już siądą na dach, chcę to tak zrobić, żeby jak najszybciej wchodziły, bo on przeważnie wtedy uderza w dach, nie ten jaszczur. Dobra, no powodzenia. Zapraszam na oglądanie lotu. Dobry lot. A więc dzisiaj drugi lot, witam wszystkich serdecznie, drugi lot konkursowy. Myślę, że no, pogoda nie jest zbyt, nie jest wszędzie, praktycznie są mgły. No ale no mówię, to nie jest daleki dystans, gołębie praktycznie będą miały lecieć. Czyli myślę, to nie będzie nic takiego strasznego się tu nie stanie. No, takie są reguły tego lotu zimowego. No, podejrzewam, że tu nawet troszeczkę tak od czasu do czasu śnieżyk zaczyna pruszyć. Podejrzewam, że lotem zimowym no, nikt by tego nie puścił. Jest godzina 10:30. No i startujemy. Zobaczymy, jak one dzisiaj wyskoczą. Myślę, że to im będzie troszeczkę szybciej, bo to drugi raz. Jeszcze nie chcą, ale już teraz jak jeden wyskoczy, to pójdzie. No. O. Wyskakują. Wszyscy tam nie będą. A niektóre jeszcze. Teraz będziemy jechać do domu, zobaczymy, jak im to wszystko wyjdzie. No, jak jest taka mgła, myślę, nie będą też, nie będzie też tych jastrzębi tyle. A jeszcze tam zostały 47 gołębi było zakoszowanych. To jeszcze wygonię i jedziemy do domu. Witam ponownie. Znów udało być mi się prędzej niż gołębie. Zobaczymy, ile to im potrwa. Ten przylot. Mi się udało przyjechać w miarę szybko, a ich nie ma, czyli czekamy. O, są pierwsze trzy, a nie, jest całe stado. Nie wiem, czy wszystkie, ale chodź. No dziś ich nic nie rozbiło. Mówię, przyleciały całą grupą.
Myślę, że mówię, ten ostatni lot tegoroczny można uliczyć, zaliczyć do udanych. No chodź, 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 chodź. No ci dwaj to, o. O, jest jeszcze tutaj jakiś. No mówię, może jakieś tam będą jeszcze, ale wszystko powinno być dobrze. Dobry lot i spotkamy się po już w nowym roku, czyli wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Aby ten rok był na pewno lepszy niż ten, który mija. Żebyśmy go wspominali zawsze. Bardzo dobrze. Dobry lot.